Piłki nożnej nie ma? Czy mam witacze? I nawigacja ich waźnik już na Bursztynowej, ich waźnik. Pytam chłopa, mistrzuniu, stadion Piecowice. Mistrzuniu do mnie mówi, wielki świat się bawi dzisiaj. Ja mnie to wiem, tylko niech pan powie, jak dojechać. A on taki uślomprany, klucz 16, ja tam i tu i będą takie kukły. A propos tych kukieł, słuchajcie, dzieci, żeby nie słyszały. Wyobraźcie sobie, są takie kukły ze słomy na stogu i jest taki napis, pokrycie dachowe. A najbardziej się śmieje ten chłopak, niech szlak, chciałem, żeby nie wiedział. Dzieci na kabarecie dla dorosłych, pokrycie targała chłopczyka. Ile on ma? Ile ma? 14. Ile? 14. Tak, 14. Taki mały chłopak. Nawet 14. Co to ja jestem? Pokemony! Hały, nie przejmuj się. Dobrze, że się śmiesz. Wujek żartował, co ty? Proszę zawsze, mały, proszę zawsze przychodzić na kabarety wujcia. Na razie za pieniążki wujciny. A jak będziesz duży, to sobie przyjdziesz do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Mam nadzieję, że pana córeczka, jak będzie duża, będzie jeszcze wujciu popularny. Żeby nie pytała, na kim ty byłeś. A ty się, młoda damo, ładnie opalona, w drogich okularach nie śmiej, bo cię zapyta wnuczek... 20 parę lat dziewczyna, a ten jej mówi o wnuczku. Żółte papiery z Krakowa. Więc wracam do... Będzie pani babcią, bo to tak zleci. I wnuczka zapyta, babuniu, najpiękniejszy dzień w twoim życiu. I pani tak krótko, oj, babunia pamięta te moje dożynki. Chyba 2015. Babunia była na programie Dańca. Jeszcze wtedy z waszym dziadem. A wnuczka, patrz babka, jeszcze Daniec jest w telewizji. I pani krótko, ale się trzyma, skończymy. To mam nadzieję, młoda damo, że to tak będzie. Kochani, chcę państwu powiedzieć bardzo ważny komplement, bo potem ze szczęścia zapomnę. Ja mam bardzo dużo, za co Bogu dziękuję, recitali, ale takich prestiżówek rocznie to mam dwie. Jakby się uprzeć, to jedno. Naprawdę. Ale powiem wam to teraz. Nigdy w życiu nie widziałem ludzi, powtarzam, nigdy w życiu nie widziałem ludzi tak radosnych jak państwo i tak serdecznych od pierwszej minuty, mimo że się nie płacili za biletu. To chciałem, żeby państwo wiedzieli. Oczywiście jasną sprawą jest, że dożynki najważniejsza część tego programu i to cudne, Matka Boża was kocha. Przepraszam, że wkurzam twój ruch. Matka Boża musi was kochać. 36 stopni i tu stoją biali ludzie. Nikt nie narzeko, jak to się mówi po krakowsku. Panie Boże, żeby lało, a turyści, żeby panie lało. I ten Pan Bóg już nie wie. To... Słuchajcie, to są 2 tygodnie. Są kraje, które mają taką pogodę pół roku i żyją. A tu transmisję w telewizji, że upał. Jezu. No to jak upał, to dziadziu się w Krakowie, siadają w parku Jordana. Podrywają młode laski, piją te Coca-Cola, siedzą w cieniu. A tu przeszkadza wam, że gorąco? Nie! Tam fajnie, ten nie! I jedzie. Najlepsza koszula z domu. Już mu zabrakło serwetek, jedzie jak nadal. Słuchajcie! Damy wam takiego, mam prośbę do pana. Czwarta, w białej koszulce. Niech pan nie nagrywa teraz! Pan też! Była zgoda? Co to jest? Muszę pilnować. Niby dożynki potrzebne mi, żeby mnie nagrał, jak u puchacza. Usowy. Niby wolny kraj, niby wszystko wolno mówić, niby wujcina tu z pam pam uśmiechnięta, a tu Franca w robocie. Tu Wisła, gracze, tu Wisła. Co to jest? Pamiętacie, co było to? Rok minął i cała Polska pamięta. Mój sąsiad, który państwa pozdrawia, pan Poldek, pana stylu. Tylko starszy od pana gdzieś o 2 dychy. 80 ma. A słuchajcie, jak ten łże wygląda na 70, a jak się zgadza. I to niby kobiety lubią komplementy, a tu facet do mnie oko. Więc starszy od pana, jak pan ma 7 dych, to starszy od pana o dych. Mój sąsiad mówi, będzie pan w Piecowicach, niech pan pozdrowi laskę kiedyś taką. Dziś zakochałem się, długo łęc, ona potem się przeniosła. Tak awansowała, pojechała do Piecowic. Dużo więcej zarabiała.
I panie Marcinku, niech pan pozdrowi i tych wszystkich gigantów, którzy będą, tylko niech pan przypilnuje, że to dożynki ważna rzecz, ale żeby dla tych wieńców nie było tak blisko, bo nic nie będzie widać, że na i patrzcie, jak wyczuł, jak mi was żal, bo to tak postawiali, to te najwyższe, tu ja połowy nie widzę ludzi. No ale dobrze, mistrzuniu, tak będziesz chodził teraz. To szukasz lepszego mica, zwariowałeś? A ten akurat nic nie widzi, tak? To synek, koszulka Barcelony, nowa, to będzie Franca tak chodził z tym synem. Żeby świat widział, że mnie skupił. To w Barcelonie nie. Tak? Nie? No to będziecie chodzić całą imprezę. Żonunia gołe plecy, no. Tatuaż taki sztuczny, to widać od razu. Flamastrem taki zrobiony. Więc kochani, niech pan sobie nie myśli, że o panu zapomniałem. Mój czojka, poszły, niby wykształcone, niby inteligentne. Tam przecież był też z nimi wnuk noblisty. I waklerik, waknajpie, prawowo. To panie Marcinku, mówi sąsiad, to oni są na tyle wykształceni, to nie wiedzą, że się w knajpie rozmawia szyframi? Tamtego i ten, No ile nie może paść, bo cię złapią, tylko... Czy dużo? Czy, no wiem, no już lecą koledzy. Czy pan sobie, panie Marcinku, wyobraża, że każdy kelner na świecie podchodzi do stolika i się szybko przyznaje, co robi? Słucham pana. No to jak słucho, to jeszcze gadamy jak z panem z Wrocławia. Króciuteńko, ty, a jest szansa, że no... A leczy, no... A ty... Ty, a tamten drugi, ty, a powiedz mi, jak to, o, Sybił, powiedz mi ten go pyta, ty, ale a powiedz... A jak to? No będzie żyło. A ten drugi nie? No będzie żyło. Tu nie ma nic, wirtualny kraj. www.pola.com.pl do pekamieni kupę. Co ty mówisz? Aż tak? No, a tak. A celny podchodzi w czym? Mógłby nam pan coś polecić? A on tak. CD i DVD. A to dobre będzie? W HD. To jest, słuchajcie, nie do wytłumaczenia. Ja mogę się państwu tylko pochwalić, że jak afera podsłuchowa wyskoczyła rok temu, to natychmiast powiedziałem kolegom, zobaczycie, że teraz przez 15 lat nie będzie ważne, o czym chłopcy gadali, tylko kto to ma nagrać. Moja sąsiadka fajnie powiedziała, powiem panu coś, nie broniąc podsłuchanych, my jakbyśmy, panie Marcinie, mieli w domu podsłuchy, to przyjaciela byśmy też nie mieli, ani jednego. Czekam na brawa. Żebyście udowodnili, że rąbiecie kaletony przyjaciołom też. No! Może ten z Wrocławia nie. Ale też po butelce dziecięcej. My to rąbiemy tak. Kałamaga ledwo wyszedł na scenę. Był u nas w namiocie. 600 stopni. A dobrze, że poszedł. To niech idzie, niech to pracuje. No bo no, zatrudnili to. A co sądzisz? A! Teraz powiem ci. Słyszysz. A miał nie usłyszeć. Kochani, zostawmy to w spokoju świętym. Chcę mi się śmiać, bo pani, która rozmawiała z moją menadżerką, jakie to jest cudne i pochwalę wam się i pochwalę wójtową. Padła wysokość honorarium ze strony mojej menadżerki, a asystentka pani wójtowej się zgodziła w 3 sekundy. I moja menadżerka od roku do dzisiaj. Jezu, mogłam więcej powiedzieć. Nie śpi, jeszcze gada o tym tam w namiocie. To jest niewiarygodne. Aha, i pani asystentka, pani wójtowej prosiła do dożynki, żeby było więcej humoru obyczajowego, żeby państwa nie faszerować polityką. Powiedzcie mi, jak was nie faszerować polityką, jak dzisiaj w ogrodzie pies prezesa PSL-u znalazł 17 kart do głosowania?